Bogumił Błoziński. Zapraszam na dalszą część naszego magazynu Wierzę w Boga. Mówimy oczywiście o papieżu Benedykcie XVI, który zmarł, którego wspominamy i próbujemy jakby dociec o istotę jego charyzmatu i jego wielkości, co by tutaj nie mówić, trzeba to wprost powiedzieć. Mówiliśmy o powodach abdykacji. Ksiądz Tomasz tutaj wskazał, że przede wszystkim jednak to była decyzja związana z jego zdrowiem. No ale też wspomina się i inne rzeczy, na przykład no właśnie nieporozumienia wewnątrz kurii, która rzymskiej, która prowadziła jakoś swoją własną politykę. Przypomnę, że on nie tylko mówił o wilkach w czasie otwarcia pontyfikatu, ale też i w czasie Drogi Krzyżowej, Koloseum, progu śmierci już Jana Pawła II, mówił o brudzie w kościele, więc może ten wątek jest istotny. Ojcze Stanisławie. Bardzo łatwo szukać sensacji, bo oczywiście wielu dziennikarzy chętnie by poszło tym tropem i od razu próbowało przyczepić łatkę temu czy innemu. W moim przekonaniu oczywiście ten motyw zdrowotny miał wielkie znaczenie. Zresztą wielu powiada, że bardzo męcząca dla niego była podróż na Kubę i do Meksyku i miał w perspektywie rok 2012 Światowy Dzień Młodzieży w Brazylii i był przekonany, że po prostu nie da rady. Więc tak jak mówił ksiądz Jachlewicz, mamy po prostu papieża, czy papież tak kocha Kościół, tak kochał Benedykt Kościół, że postanowił usunąć się do klasztoru Mater Ecclesiae, a wiemy, że tą decyzję podjął dość wcześnie, bo na przykład to, co ciekawe, no, wielu z nas się trochę burzyło, kiedy we wrześniu 2012 podziękowano siostrom klauzurowym, które modliły się właśnie w klasztorze Mater Ecclesiae. No oczywiście, że pierwsza reakcja, no co Benedykt robi? No te siostry się modlą, to jest podstawa jego pontyfikatu. Trzeba było trochę czasu, żebyśmy zrozumieli, że przygotował miejsce dla siebie. Ale i tak przecież to jeszcze chwilę trwało, bo przez pewien czas jeszcze przebywał w Castel Gandolfo i dopiero potem wszystko było gotowe w ogrodach watykańskich. Więc to była decyzja głęboko przemyślana, nie podjęta z dnia na dzień i tak trzeba na nią patrzeć. Jeżeli chodzi o wilki w kościele, oczywiście to jest tak, że zresztą w swoim testamencie mówi o tym, że ten kościół składający się z ludzi bardzo słabych i grzesznych jest mimo wszystko ciałem Chrystusa i to jest jego wyznanie wiary. On naprawdę swoim współpracownikom dodawał otuchy, zawsze wyrażał wdzięczność i w tym sensie jego takiego niedostrzegania może ludzkich słabości, może to jest wada, a może przeciwnie, właśnie świadomość tego, że nawet słaby człowiek jest do czegoś potrzebny w kościele, Panu Bogu. I zawsze mnie to pociesza, że nawet będąc niespecjalnie roztropnym czy inne wady, że człowiek jeszcze cały czas jest jakoś Panu Bogu potrzebny. Ojciec tutaj wspomniał o tym odpowiedzialności za Kościół i rezygnacji w momencie, kiedy Benedykt uznał, że już nie ma sił. No ale zestawmy go z poprzednikiem, Janem Pawłem II, który też w podobnej sytuacji wybrał inną drogę odpowiedzialności. Ojcze, księże Tomaszu, jak to odczytywać? Czy są po prostu możliwe dwie drogi tego świadectwa i odpowiedzialności za Kościół? No, myślę, że tak. Papież Benedykt, on odwoływał się do tych słów, które często cytowano tuż po jego abdykacji. Jan Paweł II powiedział, że nie schodzi się z krzyża. On to często podkreślał, że on nie ucieka od krzyża, że chciałby nadal służyć Kościołowi w tej innej formie poprzez swoją modlitwę i takie zaangażowanie bardziej duchowe, a nie przez działalność publiczną. Myślę, że trzeba to uszanować. Oczywiście tu jest wielki temat, który się otwiera, w jaki sposób Benedykt XVI przez tą swoją decyzję
jednak zmienił jakby stosunek do papiestwa. Zresztą nawet sam przykład teraz, z którym mamy do czynienia, kwestia właśnie pogrzebu, który papież żegna papieża, no chyba nigdy w historii takiej sytuacji do tej pory nie było. Także to niewątpliwie jest także zmiana, która być może wymaga też od Kościoła jakby do określenia statusu właśnie papieża emeryta, ponieważ mieliśmy z taką sytuacją jakby zupełnie nową, wobec której no właściwie tutaj Benedykt XVI przecierał szlaki. Więc to oczywiście to jest zagadnienie, bym powiedział, otwarte, które na pewno w jakiś sposób powróci już po śmierci, po pogrzebie, po pożegnaniu Benedykta, niezależnie jakby od niego samego, ten temat w Kościele będzie się pojawiał. Mogę tylko dodać, że też rzeczywiście krążą pogłoski, że być może po śmierci właśnie Benedykta XVI zostanie opublikowany jakiś dokument na temat statusu papieża seniora jako coś, co dokument prawny, który miałby regulować status. Ale powiadam, to są pogłoski, na razie niczego nie ma. A porozmawiajmy o relacjach, o relacji Jana Pawła II i Benedykta XVI. No wiemy, że to była relacja papieża do prefekta kongregacji nauki wiary, więc no, ta hierarchiczna. Nie, wcześniej to jest przede wszystkim relacja starych przyjaciół, ale właśnie, oni którzy się poznali na Soborze Watykańskim II. I Benedykt jak przemawia już jako papież, czy pisał, to często używa takiego sformułowania: mój umiłowany poprzednik, prawda? Jakie były ich relacje za życia i właśnie później? Czy dla Benedykta ta postać Jana Pawła II była ważna? To nie była tylko figura stylistyczna. Proszę zauważyć, że zresztą pewnie wspomnieliśmy wcześniej, że Ratzinger wcale nie chciał jechać do Rzymu. Że Jan Paweł II musiał go bardzo przekonywać, że przez pierwsze chyba 3 lata kardynał Ratzinger jeździł między Monachium a Rzymem, ufając, że może te dwie funkcje pogodzić. No potem już okazało się, że nie. To Jan Paweł II mianował kardynała Ratzingera relatorem pierwszego synodu biskupów, który zwołał, to był synod o rodzinie. Ale też, jeżeli popatrzymy na, oczywiście prefekt Kongregacji Nauki Wiary z urzędu spotyka się co tydzień z papieżem, ale tutaj pewnie trzeba byłoby księdza kardynała Dziwisza, żeby powiedział, ile to razy były spotkania nieoficjalne przy kolacji. Jak wiemy, Jan Paweł II zapraszał chętnie. Benedykt raczej nie, nie było takiego spotkania z przyjaciółmi przy stole. To się zdarzało bardzo wyjątkowo. Po prostu miał inny styl. Ale była to okazja, żeby o wielu sprawach rozmawiać. Jeżeli popatrzymy na bardzo ważne, w sensie doktrynalnym, dokumenty Jana Pawła II, Dominum et Vivificans, przepraszam bardzo, Spiritus, ojej, no, w każdym razie Lumen Fides et Ratio, Veritatis Splendor, przepraszam, tak to jest, człowiek gdzieś tam. Kto prezentował te dokumenty w Watykanie? Kardynał Józef Ratzinger. Więc na pewno w te dokumenty również miał swój wkład. Zresztą Kongregacja Nauki Wiary z tytułu swoich obowiązków przegląda dokumenty papieskie. Więc w tym sensie była to też bardzo ścisła współpraca. Wszystkie deklaracje te kontrowersyjne, przecież owszem, one były publikowane za zgodą Jana Pawła II, z polecenia Jana Pawła II. Kontrowersyjne dla lewicy. Dla lewicy, które właśnie budziły różne spory i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętajmy, że to nie przypadkiem Jan Paweł II mianował kardynała Ratzingera dziekanem kolegium kardynalskiego, a doskonale wiedział, że to dziekan prowadzi pogrzeb papieski. To on ukazywał Ratzingera jako swojego następcę.
no, może się okazać, że przez długi czas święci ze sobą współpracowali, jeżeli Benedykt zostanie wyniesiony na ołtarze, o czym, jak widać, wszyscy są przekonani, to rzeczywiście był taki niezwykły, prawda, pontyfikat i niezwykłe zestawienie, prawda, dwóch świętych osób. Księże Tomaszu, tu było wspomnienie o Soborze Watykańskim II. Tutaj jawi się też taka sprawa dotycząca tego, jak był postrzegany Benedykt XVI w obrębie Kościoła, dlatego że jedni mówili, że on jest bardzo konserwatywny, że ten sobór to on nie za bardzo pochwala te różne przemiany. Dowodem na to było między innymi zdjęcie z komuniki z lefebrystów, no i taki duży wysiłek w ogóle, żeby im umożliwić powrót do Kościoła. A z drugiej strony, jak się czyta Benedykta, to wcale nie jest takie oczywiste i on chyba też i ten sobór doceniał. Jak to było? No przede wszystkim musimy pamiętać, że oni obaj, i Jan Paweł, i Benedykt XVI, byli twórcami, współtwórcami soboru, uczestnikami. Benedykt jako jeden z najmłodszych teologów, współpracownik kardynała Frinksa, i Jan Paweł II jako młody biskup krakowski. I oni obaj, wydaje mi się, że to wydarzenie ich ukształtowało jako pasterzy, jako teologów. Natomiast to wszystko, co się działo po soborze, to właśnie też w życiorysie Ratzingera jest widoczne. On początkowo należał do tej grupy tak zwanych postępowych teologów, ale na pewnym etapie, kiedy założył z Baltazarem czasopismo Communio, kiedy odciął się od tego środowiska związanego z pismem Concilium, które reprezentowało taki bardzo postępowy nurt właśnie teologii katolickiej, on właśnie był takim reprezentantem takiej idei, która się streszcza w tym wyrażeniu, że ta reforma musi się dokonać w pewnej ciągłości, że reforma Kościoła związana z Soborem Watykańskim II nie może oznaczać zerwania. I wydaje mi się, że to ich bardzo obu połączyło, to znaczy to pragnienie ocalenia tego dziedzictwa i Soboru Watykańskiego II, żeby nie poszło to w Kościele w taką stronę jakby nieustającego soboru, który ciągle trwa, jakichś nieustających dyskusji, ale pragnienie jakby trzymania się wiernego tego, co było zapisane w tekstach soboru, tak żeby ten sobór, ten ewidentne dzieło Ducha Świętego wydał dobry owoc w Kościele. I myślę, że tu i charyzmat Jana Pawła II, nieco inny niż charyzmat Benedykta, oni obaj stworzyli, no jak ktoś powiedział, taki dream team, czyli taki naprawdę genialny zespół dwóch wybitnych pasterzy Kościoła, rozmiłowanych w Kościele, w Chrystusie, rozumiejących doskonale współczesność, głębokich myślicieli, którzy próbowali ze wszystkich sił jakby nakierować to dzieło Soboru Watykańskiego, czy to, co zostało postanowione na tym soborze, by to wydawało dobry owoc w Kościele. No, na ile to się udało, no to wydaje mi się, że ta sprawa, ona ciągle trwa w Kościele, jest otwarta. Natomiast to było coś, co ich poza tą osobistą jakąś przyjaźnią i bliskością, związaną też pewnie z biografią, bo obaj doświadczyli też, powiedzmy, tego, co jest związane z II wojną światową. Obaj też byli świadomi niebezpieczeństwa związanego z marksizmem. To ich wszystko łączyło. Natomiast myślę, że ten motyw właśnie pracy nad tym w Kościele, aby Sobór Watykański II był właściwie interpretowany, odczytany, to był też ważny motyw, który jednoczył tych dwóch wspaniałych ludzi Kościoła. Ostatnie pytanie do ojca Stanisława. Mamy wszyscy nadzieję, przekonanie, że zostanie święty, a zostanie doktorem Kościoła? Oczywiście to nie ode mnie zależy, ale, no tak, ale pozwoli pan redaktor, że jeszcze jednak pozwolę sobie na małą anegdotkę dotyczącą tego, że to nie były te słowa o miłości. To nie była tylko pusta deklaracja. W rok po śmierci Jana Pawła II powstał pewien problem liturgiczny, ponieważ rocznica przypadała w niedzielę. No i wtedy niektórzy zastanawiali się, a może warto byłoby odmówić różaniec na placu świętego Piotra. No ojciec święty przyjdzie, pobłogosławi, fajnie. No
okazało się, że papież Benedykt, rzeczywiście ten różaniec był, papież Benedykt modlił się w oknie swojego studium właśnie tak, jak tylko on potrafił, to znaczy człowiek miał takie, takie wrażenie, zachwyt dziecka, prostej dziecinnej modlitwy. To nie była tylko pusta retoryka, umiłowany. Po prostu w tym wyrażała się wielka miłość. A rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, jest komunia świętych, jest ta świadomość, że ludzie się wspierają. I musimy. Ufamy, że Jan Paweł II też wyjedna dla Benedykta kanonizacji. Musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Stanisławowi, dziękuję księdzu Tomaszowi w Katowicach. Szczęść Boże, dziękuję państwu za uwagę.